Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Medieval 2, to oczywiście nam będzie Stainless Steel. No i zobaczymy kandydata do adopcji, oczywiście go weźmiemy. Mamy wykryty agent, ale usunięto. Mamy Gildię Łuczników w Trebizondzie. Weźmiemy, a co mi tam? Hero of Zero. Ok, Fibonacci. Najbogatsza frakcja Kalifat. My jesteśmy najbardziej rozwinięto, ale tak, mamy zamek gotowy do lepszenia. Ajaccio, więc to zrobimy. Dalej, Akra nam się ulepsza wreszcie, więc tak to zmienimy kolejność. Bardziej opłacalne wieści rodowe, raporty budowy, zaraz to zobaczymy. Tutaj rekrutacja. Znowu znamy... Aha. Genua stała się papetem Maurów. O. No super, no naprawdę, świetnie. Nie powiem, w Trebizondzie nam się budowały te, więc no mi się to podoba. Teraz budujemy, myślę, że Shipwrighty. Na Koryncie też Shipwrighty, bo to jest kasa. Adrenopol mamy wreszcie lepsze oddziały z Kytionu. Jestem taki podjarany tym oddziałem. Nie wiem, oni będą się rekrutować. Zaraz pewnie zobaczymy, bo w Sofii też to wybudowaliśmy. Ile? Które? Dobra, ja już to jest zbyt OP. Więc tak, Sinop. Myślę, że tutaj budujemy to. Adana, Shipwrightsy, tak samo. Wenecja. Co by to było takiego taniego stosunkowo, co mi nie zeżre kasy Damieta. Myślę, że Bakehouse. Benghazi, będzie to. Varad, to też jest... Nie no, Latinki, on jeszcze przyoddział? Ja pinżek, oni mają upkeep drogi. Wiecie co? Robimy to. Więc tak. Esztegrom, myślę, że tutaj wybudujemy to. Tunisie to i możemy super doszkolić tych. Idziemy dalej. Toruń, to też nam się ulepszył. I tu możemy też ich werbować, więc super. No i Luxor nam został. Tutaj kopalnię wybudujemy. Mamy wszystkie osady już zdobyte tutaj, na tych terenach. No i tak. Jest troszeczkę chore, ale nagrywam dla was te odcinki. Mamy tutaj dużo Duńczyków. Ale prawda jest taka, że my moim zdaniem na luzie ich pokonamy, bo co oni tu mają? Spier milicję, więc nawet się tego nie boję. Tylko w sumie muszę Toruń umocnić, bym to zrobił. Więc coś powerbuję, więcej nie mogę, więc dobra, to mieszka katapultę. Mamy Pragę zdobytą, też się udało, tutaj dalej możemy doszkolić, możemy na to zrekrutować, bo oni będą do nowości zrobieni, ale tak, co do tych terenów, tutaj dalej zrekrutujemy strzodzie łuczników i ta armia idzie pod Stauffen, to jest jej cel, a wy pójdziecie też tutaj. Pod Berno i chcemy to zająć, bo Stauffen jest francuskie. Co do Marsylii, niestety tutaj no nie mamy zbyt wielkich takich sił, ale no musimy się tutaj zbierać. A przede wszystkim trzeba dokończyć te oblężenia tutaj, ponieważ będziemy Salzburg, myślę. Co oni tu mają? Dużo strzelców, aż dwa oddziały, mają mail Knightsów. Sierżantów, czy to jest 2 do 1 aż im dają? Dobra, zimy nowy save po nazwie Bizancjum 3, bo już trochę ich jest i no nie wierzę w to, nie wierzę. Naprawdę komputer uważa, że taki oddział się utrzyma. Rozumiem, że nie mam mocnych, ale mają co? Mają spear milicję, mają mailed foot knightsów, mają jakąś konistę. Dobra, no. Czekamy jeszcze tutaj. A jak tutaj wygląda sytuacja? No tutaj mamy większe szanse. Są większe niedobitki. Dobra, ilu stracimy? O mój Boże, jakie straty. Nie no. Nie no, po prostu musimy czekać, bo na to wygląda. Bo to są takie straty, że...
Nie mam żadnej artylerii, to jest inny problem. Możemy coś zrekrutować, możemy, więc to od razu zrobię. Jak w Wenecji wygląda sytuacja? Czy mogę ich... Tak, możemy ich doszkolić, więc super. Więc oni potem pójdą ze wsparciem. Bo tutaj już no, nie muszę aż tak rekrutować. Ale tutaj zrobimy rekrutację jeszcze. I potem te oddziały pójdą przez te tereny jako wsparcie dla walki z Polakami na tym froncie i z Duńczykami. Też myślę, że jak zdobędziemy Wrocław, to już będzie dosyć fajnie, bo to jest jeszcze chyba mają Magdeburg tylko i Szczecin im zostanie. Więc powinniśmy dać radę. I tak stąd tu mamy tego, więc ty tutaj dalej nawracaj, bo się tu przydasz. A wy idźcie tu. A was ja bym najchętniej jednak przeszkolił. Więc wy szybko do Ancony biegnijcie, panowie. Czy raczej spokój, tak mi się wydaje. Wy do Genui. Biegnijcie też te oddziały konnicy. Nie możemy przeszkolić, nie mamy kasy. Ale tak, no ja bym ten Salzburg naprawdę z taką chęcią zdobył. Że nie powiem, ale poczekamy jeszcze po prostu. Tutaj stańcie. No i nas zaatakowali. Duńczycy. No, tego raczej dało się spodziewać, że oni to zrobią. Ale no. I nie mamy wsparcia. W sumie, Jezus, to za armia. Armia kawalerii i łuczników. Tutaj jest armia z pirmilicji. To jest... Autentycznie ta armia nie ma sensu bycia. Te dwie armie duńskie są useless. Ale no, postanowili nas zaatakować. O Jezu, znowu ci Maurowie, no. Miałem dopiero co z nimi pokój, już mamy znowu z nimi wojnę. Bo znam, w kółko wypowiadają wojnę, to jest... Chwilę pokoju, wojna, chwilę pokoju, wojna, chwilę pokoju, wojna. A jeszcze Jerewań, super, zaatakujcie. Czekam, aż przyjdą Mongołowie i wam wpuszczą łomot. Kto nas zdradził? A, super. Super, nie powiem. Kuman nas przestaje lubić, to jest jedyny problem. Atakujemy. I tak, tam relacje pogorszone, raport końcatury, finansowo spadamy. No ale tak, palangę będzie, zrobimy myślę, że ręcznie, a co do Barcelony, ja to zrobię już sam, bo to jest armia po prostu konnicy. No więc dobrze, jesteśmy z powrotem, no i jak my tu mamy armię właśnie pod tą palangą? Dużo konnicy strzeleckiej, myślę, że na luzie się rozprawimy z tą armią duńską, jeszcze ona jest bez generała, mamy konnicę, i mają może te dwa oddziały konnicy tutaj. Ci nie mają żadnej konnicy, to sama milicja, więc zapiszemy Bizancjum 3. No i bronimy palangi, po prostu. Jezu, mnie ten katar wykończy. Autentycznie, katar jest taki męczący, że nie powiem. Oby nie było żadnego wylewu moda, jak ostatnio ma to w zwyczaju. Problem jest taki, że niestety nie mamy tej artylerii, co Enec wykorzystał. I tak, ci nie mają, mają tylko balisty, tego się jakoś specjalnie nie boimy. I tak, nasza piechota, wy bez was, musicie wybiec po prostu, my musimy się... tutaj rozstawić i teraz nasi ci wy szybko się rozstawić z tymi rozprawić z tymi posiłkami, musimy po prostu tyle. To jest nasz główny cel. Jak się z nimi rozprawimy, to już jest, będzie bardzo prosto, taka jest prawda. Więc no cóż. Czyli z głównymi wojskami się rozprawimy.
Czyli z tą lepszą armią, która jest tutaj. Bo ta druga armia to jest naprawdę useless. My zrobimy z dwiema szarżami. Tak, nasi Węgrzy biegną już tutaj. One tutaj drwali jacy, jakiś... Kto ten tu mam? A! Słowianie! Dobra. To ten najsłabszy oddział, najbardziej wybity tutaj. Bo i tak całej naszej piechoty jeszcze nie ma tutaj. Ale... Jest taka, że komputer jest na tyle głupi, że on wystawia tych swoich na sam przód, nie? O już! Tutaj zmienia jego ustawienie. Dobra, przyspieszymy. I dobra. I tych huskarlów szybko, ładnie wybijać. Ale oczywiście nasze jednostki są zbyt idiotyczne, by... Uciec na czas. Tak, żeby inaczej. Dobra. I teraz przede wszystkim. Nasza piechota zapauzować. Do przodu. Nasi ci wy tu. Wy tu. Generał tutaj. Okej. Ładnie wybici w Huskarlowie. Praise to our Lord. Our men have slain the enemy general. I wy w tych łuczników. Ci łuczników. Ale generale, zaszarżuj. Dobra, wy złapcie ich. Dobra. Szarża w tych, nie strzelać. Też nie uciekać, panowie? I wy tych złamcie. No i super. Pierwsza armia wybita. Teraz my się ustawiamy tutaj. Powoli troszeczkę straciliśmy tych. I jeszcze tutaj jakiś oddział ucieka. Nie wiem, co mi tak tych tak wykatrupiło tylu. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Okej. I teraz reszta naszej tej, wy tu.
Więc ładnie się tutaj ustawić i no, czekamy. Czy do nas przyjdą, nie? I czemu oni giną? Czemu moi ludzie zaczęli nagle ginąć? To ja nie wiem. A was, ja bym potem posłał tutaj. I byście tą balistę wyeliminowali, byłoby już po problemie, a wy będziecie rozstrzeliwać tą armię milicji. Po prostu, to jest sama milicja, nie? To jest jeden oddział Huskarli. Tyle. Okej. Okay. Okej, wy na tą balistę. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, możecie strzelać, panowie. A, już po baliście, widzę. Długo ta balista nie zawalczyła z nami. Czy oni uciekają? Okej, okay, jeden oddział skapitulował cały. Powolnić tempo, panowie. To naprawdę jest idiotyczny, nie? Bo oni na nas po prostu biegną. Dobra, wy tutaj. Biegiem, panowie, biegiem, wspomóżcie. Wy w tych. Już widzę, panikują. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Okej, przestać strzelać. Wy też przestać strzelać, panowie? Okej. Okay. Okay, wy się tu wycofajcie. A ci już się też złamali, super. Wszyscy? Okej, wy tych gońcie. Dobra, wszyscy. Our enemy has lost the stomach to fight. We must push our advantage. Łapcie tych. Łapać ich. Oni już nic nie mają do...
oczywiście musi jakiś zginąć, nie? W trakcie nawet po bitwie. Ale 300 straciliśmy. Więc nie były to złe statystyki. Gdybyśmy w sumie 3000. 3000 za 300. Więc wybić. I dobrze, super. Doszkolić was. No i zajebiście. Już w sumie tą piechotę, gdybym tego nie robił, zrobiłbym sobie nowy oddział tych. A teraz tak, was może bym tak porobił. I tych bym wycofał na Węgry z powrotem. Więc tak, mamy osadę tutaj już odbitą, wywracacie. Tutaj już jest pięknie, ładnie garnizon ogarnięty. Na pewno naszym jednym z celów jest zrobić flotę. I tą flotą zdobyć Visby. I ruszyć na Duńczyków tak powolutku. Ale myślę, że teraz po prostu też zakończę odcinek. No bo jednak już troszeczkę też trwamy, tutaj już sporo naprawdę zrobiliśmy w odcinku, w sumie nic nie zdobyliśmy, tylko broniliśmy po prostu osadę. Co jednak troszeczkę to zajęło zdobycie. Ale tak, tutaj doszkolimy resztę wojsk, bo możemy, więc to zrobię od razu. Tutaj też nam się ogarnia. Jest tutaj już w sumie piękny, ładny spokój. Ale co do wojsk w kasie i w paradzie. Bierzemy pana generała, mu dajemy wszystko z tych, już tutaj idzie. Z kasy dostajesz również wojska. Idealna armia, naprawdę ja się bawię w armię autentycznie Mongołów. Mam tylu konnych. Szkoda gadać. Wy wracacie tu, a wy idziecie w kierunku Chrodnej. Pójdziecie. Ta armia od tego pana Maksymianosa. Na to pójdziecie. Tutaj nic nie mogę jeszcze doszkolić, niestety. Mi nie podoba. Ale ja wam w tym miejscu dziękuję za uwagę i po prostu widzimy się w następnym odcinku. Na razie.